Także dzisiaj same piękne twarze, proszę Państwa, u nas w naszym radiu Tok FM, Eurokoncita, Barbie Baby, Langstrom, Ekstra. Także proszę być z nami koniecznie, my tutaj dużą dawkę psychologii dajemy, bo w świecie brakuje psychologii, proszę Państwa. Ludzie są apodyktyczni, niemili i oni nie rozumieją tego, że swoim zachowaniem takim może nerwowym, że nie ustąpią, to dają pokaz tego, że są strasznie prymitywni i głupi. Nawet takie przysłowie świeckie jest: mądry głupiemu ustąpi. A Biblia takie pytanie, w psalmie takie pytanie jest, daje. A gdzie jest badacz? Gdzie uczony wieku tego? Czyż Bóg mądrość świata tego nie obrócił w głupstwo? No, a jeszcze inaczej jest powiedziane, że przeto upodobało się Bogu zbawić świat przez zwiastowanie prostaczków. Że Bóg jakby tych prostaczków wybrał, co z punktu widzenia świata, bo to wszystko względne jest. Świata diabła, świata złego. Na przykład święci świadkowie Jehowy, że jakby byli prostaczkowie. Święci jacyś tacy, którzy chodzą z Biblią, jakby byli jacyś tacy prostaczkowie. A to wszystko jest odwrotnie, proszę Państwa. No bo tak naprawdę religia dzisiaj już nikogo nie interesuje. To więc ten, kto Biblię czytał, ten, kto Biblię studiował, jest górą. I świadkowie Jehowy są, na przykład mówię o świadkach Jehowy, że są górą, bo teraz jak ten ateizm szaleje, to kto to będzie Biblię czytał, skoro Biblię i tak wyrzuca się do śmietnika tutaj na Mazowszu, nad Wisłą w Warszawie, gdzie jesteśmy pomiędzy Bugiem i Odrą, Gdańskim i Czechosłowacją. Zapraszamy Państwa tutaj do naszego radia Tok FM, Eurokoncita, Barbie Baby, Langstrom Extra, aby przekonać się samemu, że poziom na przykład Uniwersytetu Warszawskiego, czy poziom w ogóle szkół wyższych, nie to, że spadła, tylko że jest w ogóle bardzo niska, jeżeli się nie czyta Pisma Świętego. Biblia jest kodem, Biblia jest szyfrem myśli Bożych, a Twoje spostrzeżenia, jak będziesz tak dłużej żył, no to mogą Ciebie naprowadzić na ten kod, na Biblię, ale niekoniecznie.